Pierwsi Polacy dotarli do Ziemi Świętej w XII wieku, a skąd o tym wiemy? No, można by sobie zajrzeć między innymi do kronik takiego greckiego kronikarza Jana Kinamosa. No i powstaje pytanie, czym sławili się w ogóle polscy krzyżowcy w walkach na Bliskim Wschodzie? No i o kim w ogóle źródła mówią? No, dla wielu Europejczyków dawnych epok podróż do Ziemi Świętej była długa, kosztowna i niebezpieczna. Zwłaszcza w przypadku przedstawicieli młodych i niemajętnych krajów oddalonych o setki kilometrów od Morza Śródziemnego. Tak naprawdę nie może dziwić, że pomimo ogromnego znaczenia Palestyny dla chrześcijan, pierwsi potwierdzeni źródłowo Polacy dotarli tam niewielkimi grupkami w XII wieku. Natomiast pierwsza najprawdopodobniej polska bezpośrednia relacja z pobytu w tej krainie, która w jakiejś formie dochowała się do naszych czasów, pochodzi praktycznie z XV wieku. Udział Polaków w wyprawach krzyżowych do Ziemi Świętej był bardzo skromny, dlatego warto przedstawić tych nielicznych, znanych obecnie rodaków, którym udało się podjąć tej misji. Niestety żaden z nich nie pozostawił po sobie relacji z krucjaty, a zachowane źródła historyczne na temat polskich krzyżowców w Palestynie posiadają na ogół bardzo zdawkowe i mało konkretne informacje, przez co historycy najczęściej skazani są na różne domysły. Powodem niewielkiego zaangażowania Polaków w walki o Ziemię Świętą był fakt, że podczas pierwszych krucjat Polska była krajem młodym, słabo schrystianizowanym, a w dodatku od 1138 roku rozbita była dzielnicowo między potomków Bolesława III Krzywoustego. Oczywiście, jak już wspominałem, podróże, a tym bardziej jakieś takie zbrojne ekspedycje do odległej Ziemi Świętej były drogie i niebezpieczne, więc niewielu mogło sobie tak naprawdę na to pozwolić i dlatego też w XII i XIII wieku książęta, możni i rycerze z Nadwisły zazwyczaj preferowali wyprawy przeciwpogańskim Prusom i Jadźwingom, co delikatnie mówiąc było tańsze oraz w pewnym sensie bezpieczniejsze. Było również bliższe nie tylko geograficznie, ale także z perspektywy polskich interesów. Na takie rozwiązanie często przystawało samo papiestwo, zwalniając Polaków z obowiązku udziału w krucjatach na rzecz wojen z ich północnymi sąsiadami. Niestety, tak naprawdę nie znamy żadnych Polaków, którzy wzięli udział w pierwszej krucjacie. Ona miała miejsce w latach 1096-1099. Podczas niej, a także w jej wyniku, w latach następnych odebrano z rąk muzułmanów szereg miast, w tym m.in. Edessę, Antiochię, Jerozolimę, Akkę, Trypolis. Utworzono też kilka państw krzyżowych, z których najważniejszym było oczywiście Królestwo Jerozolimskie. No, pierwsze źródłowe wzmianki na temat polskiej obecności w Ziemi Świętej mamy dopiero z okresu II krucjaty, to są lata 1147-1149, której bezpośrednią przyczyną była utrata wspomnianej już przeze mnie Edessy, ostatecznie utraconą w 1146 roku. No i na temat kilku panów i rycerzy polskich walczących w tym wojsku niemieckiego króla Konrada III Hohenstaufa pisał m.in. Jan Długosz w swym słynnym dziele znanym po polsku jako Roczniki, czyli Kroniki słynnego Królestwa Polskiego. To jest Księga V, strona 51. Historyk, podając te informacje, czerpał niewątpliwie ze znacznie starszych źródeł i niestety popełnił lub przepisał sporo błędów, m.in. przy opisywaniu trasy przemarszu wyprawy, twierdząc, że przemieszczała się ona przez polskie ziemie, więc połączył on błędnie drugą krucjatę z nieudaną zbrojną interwencją Konrada III w interesie Władysława II Wydleńca z sierpnia 1146 roku, która nie dotarła do swojego celu, a także jej dalszego przebiegu, a nawet tytulaturze niemieckiego władcy, określając go cesarzem. Tak więc, opierając się tylko na tych informacjach, przepraszam, nie moglibyśmy tak naprawdę wysnuć żadnego wiarygodnego przypuszczenia związanego z interesującym nas zagadnieniem. Na szczęście wątek ten porusza również znacznie bliższy geograficznie i częściowo tamtejszym zdarzeniem grecki kronikarz Jan Kinamos, jeden z najbliższych współpracowników bizantyjskiego cesarza Manuela I Komnena, którego dzieło zachowane do dzisiaj w wersji skróconej lub niedokończonej jest uznawane przez historyków za niezwykle wartościowe. Według niego w listopadzie 1147 roku wycofując się z ziszonkowaną armię niemiecką Konrada III po klęsce zadanej przez Turków Seldżuckich pod Dorylaeum spotykały w Nicei nadciągające się chówce Francuzów, Czechów i Lechitów. Autor konsekwentnie archaizował nazwy tych ludów z ich władcami na czele. Niestety historyk nie wymienił nigdzie imienia przywódcy tych ostatnich, ale co ciekawe, nawet w miarę poprawnie umiejscowił ich ojczyste ziemie, lokalizował je gdzieś w pobliżu zachodnich
Węgier. No i kronikarz nie napisał też nic o dalszych losach Polaków. Być może opuścili oni Bliski Wschód razem z niemieckim królem jesienią 1138 roku po nieudanym oblężeniu Damaszku przez krzyżowców, w którym monarcha brał udział. No, druga, być może tak było w ogóle, no ale druga krucjata zakończyła się niewątpliwie porażką chrześcijan. Więc kwestia identyfikacji polskiego władcy nie została rozstrzygnięta przez historyków. Najczęściej przyjmuje się, że polskimi krzyżowcami dowodził najstarszy syn Bolesława Krzywoustego, czyli Władysław II, wygnaniec, wasal i szwagier króla niemieckiego Konrada III, a także zwierzchnik książę Polski w latach 1138-1146, który został usunięty z kraju przez swych młodszych braci po nieudanej próbie ostatecznej rozprawy z nim. Po porażce Władysław II osiadł wraz z częścią swojej najbliższej rodziny w przydzielonym mu Włościach Królewskich, Waltenburgu Saskim. Jednym z motywów wzięcia udziału w wyprawie mogło być chęć cofnięcia ciążącej na niej ekskomuniki rzuconej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba ze Żnina w maju 1146 roku, gdy książę odmówił zakończenia konfliktu. Klątwę miał zdjąć później zresztą też sam papież. No i do innych argumentów przemawiających za partycypacją wygnanego Piasta w krucjacie zaliczyć można by m.in. jego zobowiązania rzędne wobec niemieckiego króla. Tak czy inaczej, w ogóle stosunkowo liczne oddziały pod jego przywództwem w większości mogły składać się tak naprawdę z niemieckiego rycerstwa. Razem z Władysławem II na Bliski Wschód mógł ruszyć, albo nawet też i bez niego, jego najstarszy syn Bolesław Wysoki, który również znalazł schronienie na wygnaniu w Waltenburgu Saskim. Nie byłaby to tak naprawdę jego jedyna podróż pod rozkazami niemieckich władców. W późniejszym okresie Bolesław brał udział w wyprawach króla od 1152 roku, a następnie cesarza od 1155 roku, Fryderyka Barbarossy do Włoch w latach 1154-55 i 1158-1162, gdzie wsławić miał się męstwem i zyskać uznanie tego właśnie monarchii. W 1163 roku na mocy porozumienia Barbarossy z Bolesławem IV Kędzierzawym, zwierzchnim w ogóle księciem polskim od czasu wygnania Władysława II, Bolesław Wysoki i jego młodszy brat Mieszko Plątonogi otrzymali we władanie Śląsk, bez takich kluczowych grodów, które zdobyli dla siebie dopiero 3 lata później. No więc zostawmy może jednak dalsze losy naszych piastów, a powróćmy do tematu. Pierwszym w ogóle polskim krzyżowcem poświadczonym z imienia i to w kilku źródłach był dopiero książę sandomierski Henryk, również syn Bolesława Krzywoustego. Warto więc przytoczyć o nim tak naprawdę kilka zdań więcej. Przez pierwsze lata życia przebywał w Błęczycy na dworze swojej matki i drugiej żony Bolesława Krzywoustego, Salomei z Bergu, aż do jej śmierci w 1144 roku. Bezpośrednie rządy nad ziemią sandomierską objął najprawdopodobniej w 1146 po wygnaniu Władysława II. Swoją pierwszą wyprawę zbrojną odbył w 1149, towarzysząc swemu starszemu bratu Bolesławowi Kędzierzawemu na Ruś do Włodzimierza i Łódzka. Miała ona na celu udzielenie pomocy sojusznikowi księciu Izjasławowi w walce o tron kijowski. No i do Ziemi Świętej Henryk udał się z pocztem rycerzy między drugą a trzecią krucjatą, która miała miejsce w latach 1189-1192. Według średniowiecznych źródeł, w tym również dzieł Długosza, uczynił to w 1154 roku. Jednak niektórzy badacze przesuwają jego wyjazd na rok 1153. Kilka roczników polskich podaje jedynie wzmiankę o całym zdarzeniu. Trochę bardziej na temat młodego piasta w Palestynie rozpisał się, jak już mówiłem, wspomniany przeze mnie 15-wieczny kronikarz. No niestety te opisy nie przynoszą wiele konkretów odnośnie całej wyprawy. Jest to taka raczej autorska próba Długosza stworzenia wzoru polskiego rycerza krzyżowca. Nie wiemy też, czy Henryk faktycznie wziął udział w jakichś starciach zbrojnych do istotniejszych walk między chrześcijaństwem a muzułmanami. W tym okresie należy zaliczyć zdobycie przez krzyżowców Aszkelonu w 1153 roku. No, warto jest też dodać, że istnieje też koncepcja, iż to właśnie Henryk, a nie wspomniani wcześniej piastowie, brali udział w drugiej krucjacie jako wspominani przez Kinamosa, władcy Lechitów. Jego w ogóle oddziały niewątpliwie składałyby się wtedy z polskiego rycerstwa, a nie z niemieckiego. No i książę sandomierski był wówczas w Ziemi Świętej dwa razy. Nie wdając się jednak w szczegóły, należałoby powiedzieć, że przypuszczalnie ta koncepcja miała więcej tak naprawdę zwolenników wśród historyków. Tak czy inaczej, po powrocie z Bliskiego Wschodu
Tego poświadczonego źródłowo do swojego księstwa Henryk upodobał klasztor i szpital w Zagości nad Nidą, do których sprowadził poznanych zapewne w Palestynie joanitów. Ich obecna pełna nazwa oczywiście brzmi Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalnego Świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i Malty. Warto zauważyć, że była to prawdopodobnie pierwsza placówka tego zakonu, jak i pierwszy zakon krzyżowy w ogóle na terenie Polski. Przypuszcza się, że Henryk miał być też fundatorem m.in. Kapituły Wiślickiej i kościoła świętego Marcina w Opatowie. No i w 1166 roku książę Sandomierski brał udział w nieudanej wyprawie Bolesława Kędzierzawego przeciwko Prusom, którzy urządzili na Polaków zasadzkę na mazurskich bagnach. Henryk Sandomierski zginął podczas niej lub krótko potem w wyniku odniesionych ran. Był podobno skromnym człowiekiem, czego dowodem miało być unikanie przez niego tytułu książęcego w zachowanych do dziś dokumentach. Występował w nich jako brat lub jako syn księcia. Nie pozostawił po sobie żadnego potomstwa, prawdopodobnie też nie miał żony. Swe ziemie miał przekazać w spadku najmłodszemu bratu, nie posiadającemu jeszcze własnej dzielnicy, czyli Kazimierzowi II Sprawiedliwemu.